Macie czasem tak, że wstajecie rano, skoro świt, budzą was piękne śpiewy ptaków, dopijacie pierwszą poranną kawę, delektujecie się ostatnimi łykami i po zjedzeniu śniadania idziecie na parking, patrzycie na Lambo Urusa, zawiesicie na chwilę oko nad drugim czarnym diabłem. Stoicie tak dłuższą chwilę i nie wierzycie samemu sobie, że tak piękne widoki są przed wami. I nie mówię bynajmniej o Monte Carlo, który na horyzoncie, tylko o tym czarnym Batmobilu. Macie tak czasami, że odkładacie kawę, wyjmujecie kluczyk z kieszeni, otrzepujecie klapki z piasku, wsiadacie i po prostu go odpalacie? Ja też tak nie mam, ale dzisiaj jest wyjątek. Witam w kolejnym odcinku programu High Five. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking... W dzisiejszym odcinku auto najdroższe w zasadzie w całym programie High Five. To, co chciałem zaznaczyć na początku, to jest inne Bugatti niż tamto gałę, które widzieliście. Ale ten sam właściciel. Jakby to, co teraz mówię, nie mieści mi się po prostu w głowie. Kolejne polskie Bugatti. Co prawda na francuskich drogach będziemy dzisiaj jechać do Monako. Pokażemy wam ten samochód razem z Izą, z partnerką właściciela. Bo właściciela akurat nie ma chwilowo tutaj. Generalnie wszystko by się zgadzało względem tamtego Chirona, ale ten Chiron to jest Chiron Sport, mimo że kluczyki są bardzo podobne, chyba takie same wręcz. Ten jest mniej zniszczony jeszcze, bo auto jest świeższe, ale Chiron Sport różni się kilkoma rzeczami, które warto zaznaczyć. Ten samochód jest lżejszy, o czym potem wam jeszcze oczywiście będę mówił, ale taki wizualny na pierwsze wrażenie zmiany. Zobaczcie, nawet pióra wycieraczek macie karbonowe. Jakie one są pięknie skonstruowane, ta wycieraczka jest, aż przejdę tutaj, poprowadzona przez całą długość takim łukiem. Oryginalne, żadne podróbki, pięknie. Teraz jeszcze widzę, że nie ma otwartego spoilera, więc zmienimy tryb, żeby wam pokazać. Wystarczy tutaj zmienić to pokrętło i spoiler się otwiera. Pięknie. No i ten tył robi niesamowitą robotę. Jeszcze później wam szczegółowo opowiem o tym tyle. Ale już tutaj widać te elementy karbonowe. Jeździliśmy już wczoraj poza kamerami tym samochodem i powiem wam, że to się chyba nigdy nie znudzi. Jak iskra przycisnęła, to naprawdę serce podchodzi do gardła. A propos Izy, też wielu z was pyta, kim ona jest, czym się zajmuje, jakie jest jej życie zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto stworzyć dodatkowy materiał. Kolejnym materiałem będzie więc materiał o Izie. Skupimy się bardziej na niej, ale dziś samochód. Jeszcze zanim tą kawę dopiję, to otworzę bagażnik. Wszystko pokryte alkantarą. A nigdy nie sprawdzałem, co jest w środku w zasadzie. Myślę, że właściciel się nie obrazi, jak zobaczę, zerknę sobie. Mam nadzieję, że nie ma tam nic osobistego. Otwieramy delikatnie. Okej, okay, zestaw naprawczy. Z hakiem. Holowanie Chirona. To musi być widowiskowe. I tutaj co, jakaś pompka. Imbus. I tu jeszcze warto zwrócić uwagę na symboliczną plakietkę. Jeden z 500 egzemplarzy na świecie. To wiele znaczy, ale jeszcze więcej znaczy wartość tego samochodu. Tak jak wcześniej wam wspomniałem, to są kolosalne pieniądze. To jest pieniądz, o którym jak ja pomyślę, to się poce. Ale tak całkiem na poważnie. Auto jest jeszcze droższe od tego białego Chirona. Myślę, że wartość tego auta to bez problemu podchodzi pod nawet 20 milionów złotych na te czasy. Tutaj mamy też jakąś skrytkę. Okej, okay, to jest na rzepę. Aha, i tu jest akumulator. Akumulator tam z logo Bugatti. I nawet to jest karbonowe. Ja cię sunę. Tu możecie podłączyć sobie telefon pod zapalniczkę. Ta klapa też, z tego co pamiętam, powinna być karbonowa. Ważne, jeżeli kiedyś będziecie zamykać Bugatti, to nie róbcie tego na odwal, nie walcie klapą, czy kiedykolwiek, jeżeli jakieś karbonowe maski będziecie zamykać. Ważne jest, żeby po prostu leciutko ją przymknąć i teraz, jak widzicie, ona jest jeszcze otwarta, więc spokojnie, dwoma rękoma, takim ruchem
zaciskacie, to jest bardzo ważne, bo wtedy nie narażacie tego samochodu na jakieś bóle. Pora zgasić samochód. Idziemy dopić kawę i za chwilę przyjdę z Izą. Przepraszam, jaki był pani pierwszy samochód? Citroen Visa. Citroen Visa, super, bardzo dziękuję, świetne Bugatti, pozdrawiam. Wyjechaliśmy sobie już na miasto, że tak powiem. Jesteśmy w Monako i teraz planujemy pojechać do portu Monako, tam zrobić fajne zdjęcia. No i teraz gaz. O, w dupę. To było maluteńkie przyspieszonko do świateł. Trosiutkie, trosiutkie. Ale jest konkret. Ale my oboje chyba mamy tak, że za każdym razem jest to samo. A tak wygląda z perspektywy osoby trzeciej. Cudownie, cudowny Batmobil. Hej, ale Iza! O, dziękuję, już myślałem, że pojedzie dalej. Pierwszy raz go prowadzę, tak, tak, tak. Chociaż już stoi. 4 miesiące jakoś, może? Jest? Ale... Po prostu się nie chciało, wymusiłem to na tobie. Nie, nie mam takiej potrzeby jeżdżenia tym autem, przyznam ci się szczerze, serio. Jakie masz pierwsze wrażenia po przejażdżce? Szyja boli, bo jest za nisko siedzenie. Już mam, wiesz, na maksa podniesione, ale jest tak nisko, że ja nic nie widzę. W białym normalnie siedziałam. Wszyscy nagrywają, pozdrawiamy. Czy jednak trochę uchylę to. Widzę, że albo nie dmucha. Na każdym rogu w Monako karspoterzy z bardzo ładnym sprzętem. Z reguły nagrywają też, zauważyłem. W Warszawie tylko zdjęcia chyba robią. No, tu masz dużo właśnie, wiesz, tych chłopaków, co ale robią tu są non-stop. TikToki. I non-stop wiedzą, że kogoś trafią. Teraz jesteśmy w tym tunelu. Słynnym tunelu Monako, w którym cisnęli najlepsi kierowcy Formuły Pierwszej, najlepsi kierowcy na świecie. I mamy mocne zwężenie. To, o czym Jezu, mówię. Masz Maria. Ja, tu masz dużo miejsca jeszcze. Tak. Ale jak nie, to ja te pachołki. Jak ja te pachołki chyba strzepnę w takim razie. Ja wolę ten, bo ja wolę w ogóle ten pachołek pacnąć. No i to są te problemy właśnie. Auto jest bardzo szerokie. Dla mnie to nie ma kompletnie żadnej różnicy. To tak jak z torebkami dla. Tak jak, no patrz, dokładnie. Patrz, są już te. Czekajcie, zwolnić troszeczkę na chwilę. Tak, mogę się zatrzymać. Właśnie kamerę odpalam, żeby pokazać wam. Pierwsze trybuny są ustawiane na Formułę Pierwszą za 5 tygodni. Całe to budowali, wiesz, to są takie kontenery, które zwozili ostatnio. Widziałam, jak je stawiali. Niesamowite. I tędy będzie, tu gdzie my teraz jedziemy, tu za 5 tygodni Lewis Hamilton z Verstappenem. To, co teraz widzicie, jest niesamowite dla mnie, bo ja pierwszy raz widzę takie coś na własne oczy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane zobaczyć też wyścig Formuły 1 na żywo. No, the car is from Poland. Ten samochód ma dwa kluczyki i my teraz wzięliśmy ten drugi, który teraz wam pokażę. Wygląda jak zwykły kluczyk do Fiata Tipo, dosłownie. W zasadzie to trochę was okłamałem, bo ten samochód ma trzy kluczyki, takich już z poprzednich materiałów z Bugatti, pamiętacie? Tu jest trzeci kluczyk i ten kluczyk wsadza się tu, żeby odblokować maksymalną moc, bo to, co my teraz jeździmy sobie po Monako, to jest 1000 koni, a Chiron, zarówno zwykły Chiron jak Chiron Sport ma 1500 koni, o czym powinniście już wiedzieć. Ten samochód jest o 18 kg lżejszy od tamtego białego Chirona, w którym wcześniej jeździliśmy, którego wcześniej wam pokazywałem. Ja się tym jaram, więc powtórzę wam, że ten kawałek to jest kawałek tytanowy. Ten tytan waży 2 kg. Logo Bugatti musi być solidne i masywne. Szkoda, że nie pomyśleli o tym, kiedy produkowali kluczyki. Tutaj cały karbon. W zasadzie karbonowa jest też ta obudowa silnika. To wyróżnia Chirona Sport od zwykłego Chirona, ale tu jest, jak widzicie, pomalowana w kolor nadwozia. To, co na pierwszy rzut oka każdy zauważy. Cztery końcówki wydechu, poprowadzone jedna przy drugiej, tak jak logo Audi, a dodatkowo tutaj po jednej na każdą stronę. Czy dźwiękiem się jakoś różnią, czy jest ta różnica w dźwięku zauważalna? Tego bym nie powiedział. Oba auta brzmią zajebiście, wybitnie i fenomenalnie. Wiele osób też pyta o partnera Izy, o właściciela. Ja wam nic więcej nie będę mówił, bo już wiele razy wam mówiłem, ale ta rejestracja powinna was naprowadzić. Wpiszcie sobie to na Instagramie. Foty już mamy, więc, więc możemy polecieć kawę. Dalej. Pojedziemy na kawę. Okazało się, że spotkaliśmy TikTokera, który teraz będzie nagrywał materiał z tym Chironem. Szybko się tu biznes kręci. Na każdym rogu karspoterzy, pozdrawiamy! Zaparkowaliśmy teraz przy Casino de Paris. Jesteśmy na kawie w Café de Paris.
a tu stoi nasza Buga, no i dookoła tłumy. Przyjechała też Monza, więc zaraz wam ją pokażę. Monza jest na monakijskich blachach. To jest miejsce, w którym najlepsze samochody z całego Monako, z całej okolicy parkują. O, witamy. Fajne coupé, chyba najdłuższe coupé kiedykolwiek produkowane. Właśnie taki Rolls Royce przyjechał. Ferrari F40. Boże, jakie to piękne. Cudowne. To już tam Lotusy i te inne M2-ki, to już mnie nie obchodzi w tym kraju. Jedziemy z Izą dalej, teraz to już w zasadzie chyba do domu. Tak jest, na obiadek. Obiecałam ci obiad, kolejny. Wczoraj obiad, obiad był świetny. A co to była za rybka? A tak wygląda wjazd do garażu, trzeba całą ulicę zostawić na kilkadziesiąt sekund do parkingu w zasadzie, bo tu mamy parking i auta muszą poczekać, a tutaj na lifcie delikatnie można wjechać. No i pięknie, mamy to, nic się nie uszkodziło. Przygazujemy trochę, ale to brzmi pięknie. I z tego materiału to by było tyle, ale pamiętajcie, że kolejnym materiałem będzie materiał o Izie, bo wielu z was pyta, kto to jest, kim jest, co robi i tak dalej, jak zarabia. Tego wszystkiego dowiecie się w najnowszym materiale w programie High Five, czyli już za kilka dni film z Izą. Nagrywamy go w międzyczasie, bo teraz jak jestem kilka dni, to robimy takie rzeczy. A teraz idziemy na obiadek. To co, do Warszawy środkiem. Ok? Zapłacisz za tą, za lawetę. Już myślałem, że za benzynę to już bym powiedział spoko.